Witajcie, siostry i bracia we Wrocławiu. Dzisiaj jest 1 maja, święto pracy. Dlatego zapytam was, czy wiecie, kim jest John Galt? Nie mam doświadczenia, które mają osoby o pokolenie starsze. Marszów pierwszomajowych, fałszywej celebracji pracy, a tak naprawdę próby usprawiedliwienia zniewolenia i rządów wąskiej partyjnej kliki. Dla części z was będzie to oznaczało, że niewiele o tym dniu wiem. Ale z drugiej strony, dzięki temu punktem odniesienia dla mnie jest sytuacja ostatnich 30 lat. 1 maja nie myślę o marszach za czasów PRL-u. Myślę o pandemii. O tym, jak się okazało, że puste, prestiżowe biura w wieżowcach nie mają wielkiego wpływu na nasze życie. Ale brak osoby, która obsługuje w sklepie, dostarcza chleb do piekarni, czy odbiera śmieci, wywraca nasze życie. Okazało się, że praca, która często nie tylko wiąże się z brakiem prestiżu, ale kojarzy się negatywnie, jest dla nas absolutnie niezbędna. Która jednak kariera jest pożądana? Która ścieżka jest źle opłacana? Która jest przeszacowana? Pandemia minęła. Lekcji z tego kryzysu nie wyciągnęliśmy za wiele. Ciągle widzimy widmo Johna Galta, postaci ze sztandarowego dzieła Ayn Rand, która uosabia egoizm, absolutny indywidualizm. Liczę się ja i świat będzie lepszy, jeżeli każda osoba będzie tak myślała. Uwierzono w Galta, uwierzono w Rand. Od dziesięcioleci budujemy egoistyczne społeczeństwo. Ekonomista Thomas Piketty stwierdził ponad dekadę temu, że nierówności osiągnęły poziom z drugiej połowy XIX wieku. Czemu o tym mówię w codzienniku biblijnym? Bo to w tym kontekście wybrzmią dzisiaj słowa z Biblią na co dzień. Twoje czy moje problemy nie są wyabstrahowane od życia. To nie jest wyodrębniona z życia duchowość czy religijność. Ceny mieszkań, ceny chleba, wojny o zasoby, migracje, kryzys klimatyczny, docenienie pracy. To jest twoje i moje życie, czy nam się to podoba, czy nie. I w twoim i moim życiu wybrzmiewa Słowo Boże. Słowo, które daje nadzieję, ale nie poprzez ucieczkę. Zobaczcie, w liście do Hebrajczyków autor zwraca się do ludzi, którzy mają różne problemy. Mają wyzwania, które przed nimi stoją. Mówi o nadziei, jaka jest w Chrystusie i pokazuje, że ta nadzieja właśnie w takim życiu, jakie mają, ma zastosowanie. Czytamy w rozdziale 2, wersecie 18. Jako że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Słyszeliście? Jezus, który doświadczył cierpienia, może pomóc tym, którzy cierpią. Bóg, który doświadczył człowieczeństwa, towarzyszy ludziom. Można mieć wiele problemów z obrazem Boga w Biblii, patrząc ze współczesnej perspektywy, ale chyba nie taki, że jest to Bóg wyobcowany. Jest mnóstwo przykładów mówiących o sprawiedliwości, w tym sprawiedliwości społecznej, jakie znajdujemy na kartach Biblii. Dlaczego? Bo tym żyli ludzie. Bo to była ich codzienność, bo tym dzisiaj żyjemy. I pośród takiego życia, jakie mamy, doświadczamy Boga. Doświadczamy ratunku. Tak jak napisał Jeremiasz w rozdziale 30, w wersecie 11. Ja jestem z tobą, mówi Pan, aby cię wybawić. Zbawienie to przecież ratunek. Ratunek w konkretnej sytuacji. A przez Chrystusa ten ratunek sięga poza to, co doczesne, ale dotyka naszego życia już tutaj. Dzisiaj więc te słowa wybrzmiewają w kontekście pracy, tak podstawowej aktywności, jaką większość z nas wykonuje. Kiedyś oskarżałyby fałsz i fasadowość pochodów pierwszomajowych, a dzisiaj każą zastanowić się nad wyzyskiem, nad niesprawiedliwością, naszą rolą w tym systemie i tym, co możemy zmienić. Nie wiem, jakie są wasze przemyślenia na ten temat. Ja nie mam wszystkich odpowiedzi, ale jeżeli chcecie się tym podzielić i potraficie to zrobić w nienapastliwy sposób, napiszcie o tym pod tym filmem.
Bo może w waszych uszach te wersety, te słowa brzmią podobnie, a może kierują waszą uwagę na coś innego. Od tego jest wspólnota, którą jest Kościół, by o tym mówić, bez zacietrzewienia i nienawiści, bo każdy z tych problemów, każde z wyzwań możemy zobaczyć przez pryzmat Boga, który doświadczył ludzkiego losu, Boga, który mówi o miłości do bliźniego, Boga, który dał nam nadzieję, w tym nadzieję na to, że możemy pozbyć się widma Johna Galta i pracować nad światem, który jest lepszym miejscem do życia. Błogosławionego, spokojnego, długiego weekendu, podczas którego nabierzecie sił. W końcu odpoczynek jest niezbędny, aby móc pracować, szczególnie gdy wyzwania są wielkie. Zostańcie z Bogiem.